Adam Smith, uważany za tak zwanego ojca założyciela ekonomii. Co wniósł najważniejszego do teorii ekonomii? Przede wszystkim krytykę merkantylizmu. Merkantylizm to jest takie określenie, które bardzo trudno przypisać do konkretnej szkoły ekonomicznej. Uważa się, że cała masa różnych myślicieli w różnym okresie przedstawiała poglądy opierające się na merkantylizmie. Joseph Schumpeter, który próbował ich sklasyfikować, w sumie sprowadził ich do grupy pewnych aktywistów politycznych. W podręcznikach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i nie tylko uważa się, że merkantylizm to jest taka doktryna, zgodnie z którą celem gospodarki powinno być gromadzenie kruszcu, gromadzenie pieniądza wewnątrz kraju lub też doprowadzanie do nadwyżki handlowej, która w efekcie prowadzi do tego, że za wyższy eksport od importu, za wartość wyższą eksport od importu uzyskuje się właśnie te nadwyżki kruszcowe. Schumpeter to podejście krytykuje, bo uważa, że to nie było tak istotne. Istotny był ten aktywizm skupiający się na proponowaniu konkretnych, interwencjonistycznych narzędzi gospodarczych, zmierzających do wspierania wybranych gałęzi przemysłu. Weiner z kolei, analizujący merkantylizm, zwraca uwagę, że faktycznie, ale narzędzia, które proponowali merkantyliści, opierały się w dużej mierze właśnie na fiksacji na punkcie bilansu handlowego i na punkcie kruszcu napływającego do kraju, bądź kruszcu pozostającym w kraju. Jak zostaje kruszec wewnątrz kraju, pieniądz jest mniej rzadki, jak pieniądz jest mniej rzadki, jest bardziej dostępny, jest niższa stopa procentowa i generalnie poprawia się prosperity gospodarcze. Gorzej, kiedy pieniądz z kraju odpływa. Adam Smith to podejście skrytykował. Nawet jeśli trochę dokonał generalizacji merkantylistów, to w gruncie rzeczy to, co zaoferował w swoim opisie, ta systematyczna krytyka merkantylizmu, była w pewnym sensie pionierska. To znaczy, chociaż ona powtarzała w dużej mierze argumenty ilościowej teorii pieniądza, rozwijała to, co opisywał u siebie David Hume w mechanizmie przepływu pieniądza kruszcowego, to w gruncie rzeczy opisywała mechanizm cenowy w taki uniwersalny sposób i traktowała pieniądz poniekąd jako towar, który jest obracany w gospodarce w zamian za realne dobra i usługi. I tutaj zasługa Smitha jest trudna do przecenienia, bo mamy do czynienia z dwoma istotnymi elementami. Po pierwsze, mamy pewną przemianę w myśleniu ekonomicznym, które staje się myśleniem harmonijnym. Dlatego, że Smith odrzuca podejście mendewilowskie. Podejście takie, że indywidualne cnoty i dążenie za indywidualnymi korzyściami, za indywidualnym zyskiem nie są negatywne dla społeczeństwa, przynajmniej nie są generalnie negatywne, bo oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, gdzie chęć realizacji własnego interesu stoi w kolizji z interesami innych. Ale generalnie z ekonomicznego punktu widzenia, jak mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, to ta działalność, to co jest cnotą właśnie w przypadku jednostki, pokojowym współegzystowaniu, ona się przekłada na benefity dla innych. I to też widać w jego krytyce merkantylizmu, bo dążąc do realizacji swoich interesów, nawet jeśli chcemy zwiększyć na przykład import i nie chcemy eksportować, to w gruncie rzeczy nie spowoduje to negatywnych korzyści społecznych, dlatego że mamy mechanizmy adaptacyjne cenowe, przedsiębiorcze cenowe, które dostosowują wartość waluty i dostosowują ceny w kraju do tego, ile waluty rzeczywistości jest w obiegu. Co więcej, Smith dokonuje tutaj pewnego przewrotu i to myślę, że można uznać za jego oryginalny wkład w kwestii teorii wzrostu gospodarczego. Dlatego, że Smith mówi, w jednej rzeczy merkantyliści mają rację, w tym, że ważny jest bilans. Ale mylą się w tym, który bilans jest ważny. Dlatego, że nie jest ważny bilans handlowy, wyliczanie jakichś tam arbitralnych wartości wobec siebie, tylko ważny jest bilans kapitału. Może nie kapitałowy, bo bilans kapitałowy ma inne znaczenie. Dzisiaj bilans kapitału. Ważne jest gromadzenie zasobów w takim sensie, żeby generować nadwyżki oszczędności nad konsumpcją. Krótko mówiąc, Smith wprowadza model długookresowego wzrostu gospodarczego opierający się na akumulacji kapitału.
Można powiedzieć, że dla Smitha najważniejszym czynnikiem produkcji jest tak naprawdę kapitał. Dlatego, że kapitał otwiera drogę do tego, żeby powstawały nadwyżki, otwiera drogę do tego, żeby oszczędności przekształcały się w inwestycje i finansowały długookresowo wzrost gospodarczy. To rodzi też konsekwencje międzynarodowe, dlatego że jeżeli nie jest ważny bilans handlowy, no to kraje względem siebie na arenie międzynarodowej nie są nastawione do siebie antagonistycznie z automatu. Jeżeli rację mają merkantyliści, że ważny jest bilans handlowy ostatecznie i nadwyżki kruszcu w danym kraju, no to oczywiście w skali całego świata musi dochodzić do konfliktu interesów. Nie ma innego wyjścia. Tak, no bo nie ma możliwości, żeby cały świat miał nadwyżkę. Cały świat musi się wyrównywać. Czyli jak ktoś ma nadwyżkę, to ktoś ma niedobór w bilansie handlowym. I to by oznaczało, że kraje są ze sobą skonfliktowane, to otwiera drogę do wojen i różnego rodzaju negatywnych konsekwencji społecznych w skali międzynarodowej. A wkład antymerkantylistów i szczególnie Smitha jest taki, że mamy harmonię interesów. I tak jak nie ma konfliktu interesów na poziomie jednostkowym, ktoś realizujący własne interesy nie stoi automatycznie w konflikcie wobec społeczeństwa, analogicznie dany kraj realizujący swoje interesy ekonomiczne, rozwijający się, nie stoi w opozycji do innych krajów, bo nie ma przeszkód, żeby bilans kapitału realizował pozytywne skutki wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach na świecie i żeby ten bilans był dodatni dla całego świata. Akumulacja kapitału może występować przecież wszędzie tak naprawdę. Ta nadwyżka oszczędności nad konsumpcją, ona się przekłada wprost na siłę produkcyjną pracy. Smith bowiem zwrócił uwagę na to, że generalnie wzrost gospodarczy czy bogactwo są powiązane z tak zwaną siłą produkcyjną pracy. Niektórzy mówią, że Smith właśnie skupiał się przede wszystkim na tej stronie pracowej. Oczywiście trudno tutaj deprecjonować rolę tego czynnika produkcji, jakim jest praca, ale on tak naprawdę zwraca uwagę na to, co kapitał może zrobić dla pracy pozytywnego do tego stopnia, żeby stawać się źródłem wzrostu gospodarczego. I ta siła produkcyjna pracy zależy od przede wszystkim podziału pracy. Smith zajmował się podziałem pracy, chociaż ten podział pracy jest opisywany u niego podobnie jak u fizjokratów. Niektórzy się posuwają do trochę absurdalnych stwierdzeń, że Smith wręcz plagiatował fizjokratów, co zdecydowanie nie ma sensu. Niemniej inspiracje rzeczywiście są tam widoczne. Podział pracy, który gra rolę i wewnętrznie, i zewnętrznie. U Smitha jest ten słynny opis fabryki szpilek, czyli mowa o wewnętrznym podziale pracy, że ludzi można dzielić do różnych, przydzielać do różnych zadań, to powoduje, że stają się efektywniejsi w tych wybranych, wyspecjalizowanych zadaniach. To się przekłada na pogłębienie podziału pracy, który skutkuje wzrostem siły produkcyjnej pracy. Ale to nie koniec, bo mamy też zewnętrzny podział pracy, czyli nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, ale również między przedsiębiorstwami. Od czego zależy podział pracy, który przekłada się bezpośrednio na siłę produkcyjną pracy? Od akumulacji kapitału, mówi Smith, czyli wracamy do bilansu, na który on zwraca uwagę. Akumulowanie kapitału, gromadzenie oszczędności pozwala na pogłębianie podziału pracy i tego wewnętrznego, i tego zewnętrznego. Podział pracy jeszcze zależy od czegoś, co Adam Smith określił mianem rozległości rynku, tego jak rozległe są rynki. Ten termin jest różnie interpretowany w literaturze, ale w sumie niezależnie od interpretacji, on również zależy od akumulacji kapitału. Można więc powiedzieć, że od akumulacji kapitału wszystko się zaczyna, bo akumulacja kapitału decyduje o podziale pracy i rozległości rynku. To sprzężeniami zwrotnymi z kolei powoduje o sile produkcyjnej pracy, co przesądza z kolei długookresowo o wzroście gospodarczym. Dodatkowo jeszcze Smith wprowadził pojęcie, które jest trochę kontrowersyjne, ale przy bardzo życzliwej interpretacji do zaakceptowania, rozróżnienie pracy na produkcyjną i nieprodukcyjną. Praca produkcyjna to jest taka, która bezpośrednio się wiąże z dobrami kapitałowymi, materialnymi i praca, która się materializuje w półproduktach, które przechodzą w strukturze produkcji przez kolejne etapy. Natomiast praca nieprodukcyjna to jest praca na przykład urzędników, tutaj Smith akurat nie musiał się pomylić, ale również prawników, czy generalnie usługodawców w końcowym łańcuchu produkcyjnym blisko konsumpcji. Niektórzy to interpretują, że on miał negatywne podejście do tego typu pracy. W pewien sposób rzeczywiście
taka praca finalna, usługi ostatecznie konsumpcyjne, one się mniej przekładają na wzrost gospodarczy. To nie znaczy, że one nie są wartościowe, bo wiemy z subiektywnej teorii wartości i późniejszego rozwoju ekonomii, że to są bardzo przydatne przecież branże. Natomiast z perspektywy potencjalnego wzrostu siły produkcyjnej pracy, no to rzeczywiście to jest praca, która w ten sposób się nie przekłada. Tak? Zresztą usługi, które wymagają dużego nakładu pracy, w gruncie rzeczy przez ostatnie setki lat nie staniały w stosunku do, wręcz można powiedzieć, że nie zmieniła się ich cena w stosunku do tych usług, które wykorzystują nasze materialne zdobycze produkcyjne, takie, w których jest właśnie wykorzystywana tak zwana praca produkcyjna, czyli kiedy generujemy całą rozległą strukturę produkcji, o której mówią przedstawiciele szkoły austriackiej. To jest, myślę, najważniejsze osiągnięcie Smitha. W skrócie mogę też powiedzieć o innych aspektach. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jego rozróżnienie między ceną naturalną a ceną rynkową. Nie chodzi o to, że w żadnym wypadku, że cena rynkowa jakoś może się kłócić z naturalnym porządkiem. Chodzi raczej o to, że wprowadził zalążki czegoś, co możemy nazywać analizą równowagową, czy posługiwał się koncepcją analizy równowagowej, bo cena rynkowa to jest ta, która kształtuje się na bieżąco, a cena naturalna to jest ta, która się kształtuje długookresowo, w której następuje równowaga między kosztami a cenami. To jest taka rzecz dosyć istotna dla analizy ekonomicznej, która też się potem przewijała w dziełach marginalistów, no i oczywiście we współczesnej ekonomii, gdzie mamy koncepcję równowagi i koncepcję nierównowagi. Oprócz tego u Smitha mamy też elementy teorii wartości i tutaj zdecydowanie możemy powiedzieć tylko negatywne rzeczy, bo w sumie Smith oferował coś, co było zalążkiem laborystycznej teorii wartości. Skupiał się na tym, że ceny w sumie są generowane poprzez godziny pracy albo bezpośrednio materializowane w produkcie, albo godziny pracy alternatywnie niematerializowane w produkcie. Również pojawia się u niego teoria podziału na trzy czynniki produkcji. Mamy ziemię, pracę, kapitał. I to opracowanie też w zasadzie należy potraktować jako negatywne. Poza jednym istotnym elementem, teoria procentu zwraca uwagę na to, że wielkość procentu jest powiązana z akumulacją kapitału, więc jeżeli na przykład chcemy, żeby oprocentowanie było niższe, to a propos obecnej sytuacji, to warto stawiać na mechanizmy akumulujące kapitał, pozwalające na tanienie tych oszczędności, a nie wybierać takie rozwiązania, które powodują drożenie. Natomiast teoria płac na przykład u niego jest dosyć słaba. Jeszcze słabsza jest teoria renty, która zarobków dla ziemi, która generalnie opiera się na takiej koncepcji, że właściciele ziemscy to w sumie wysysają wartość z procesów produkcyjnego, ale o to do Smitha pretensji mieć nie możemy. W tamtym czasie w zasadzie wszyscy zajmujący się teorią podziału nie mieli racji. No tą teorię wartości pchnął w trochę w niekorzystną stronę. Pojawiały się też u niego rozważania dotyczące kapitału ludzkiego, takie zalążkowe oczywiście, więc na to też warto zwrócić uwagę. Jest dyskusja dotycząca kwestii dobrobytu, czyli tego, czy dobrobyt mierzymy tylko czystą materialną produkcją, czy też jakieś inne elementy na to wpływają. Do tego też warto powiedzieć, że u Smitha mamy naturalnie brak usystematyzowanej metody, mamy pomieszanie metody dedukcyjnej z metodą czysto anegdotyczną, historyczną. Trochę jest rozważań teoretycznych, przyczynowych, ale z drugiej strony one są przemieszane różnymi historyjkami, anegdotami. Ta książka Bogactwo Narodów jest zdecydowanie zbyt długa w stosunku do treści, którą ma do zaoferowania, no ale znowu trudno mieć pretensje do pioniera, tak, osoby, która zaczynała pracować w dyscyplinie, która dopiero co powstawała, że nie było to w pełni uformowane tak, jakbyśmy chcieli. No i na koniec możemy wrócić do tego nieszczęsnego pytania, czy Adam Smith zasługuje na bycie nazywanym ojcem ekonomii? Prawdopodobnie nie. Dlatego, że byli już w tym czasie inni ekonomiści, mieliśmy przecież Cantillona, mieliśmy fizjokratów, mieliśmy geniusza Turgot, który na dużo mniejszej przestrzeni zamieścił dużo bardziej wartościowe i interesujące elementy teoretyczne niż Smith. Nie zmienia to faktu, że rola Adama Smitha musi pozostać zauważona. To znaczy ta krytyka merkantylizmu, którą on przeprowadził i pewne wdrażanie nas w myślenie ekonomiczne i konkretnie ludzi współcześnie mu żyjących jest trudne do przecenienia. Dlatego Smith swoją ogromną rolę ma w rozwoju ekonomii, ma też tą długookresową teorię wzrostu gospodarczego, o której powiedziałem. Czy warto go dzisiaj czytać? Powiedziałbym,
że pewnie nie, dlatego że najważniejsze istotne osiągnięcia udoskonalone i zmienione po SMIS-ie pojawiły się w kolejnych opracowaniach. Nie zmienia to faktu, że wypada oddać SMIS-owi co SMIS-owskie.